Radio Wnet, www.wnet.fm. Godzina 12.20, to jest Radio Wnet, w samo południe, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, wnet.fm, nie muszę dodawać, że na całym świecie. Proszę Państwa, często rozmawiamy w naszych audycjach o kwestii imigracji, o kwestii uchodźców, o tym wszystkim, co dzieje się w różnych krajach zachodniej Europy, zwłaszcza u naszych zachodnich sąsiadów. Są pewne zjawiska, które nie mają swoich korzeni tylko w tym roku 2015, tylko w tych decyzjach politycznych Angeli Merkel, ale które powstają już od wielu, wielu lat. Kiedy dzisiaj się weźmie dzisiejszy Der Spiegel, jeden z czołowych niemieckich tygodników, to jest tam artykuł o gangsterach z naprzeciwka, jeżeli ja dobrze tłumaczę, i to jest o kryminalnych klanach, które od wielu już lat opanowały kryminalny rynek największych niemieckich miast. Chodzi o klany arabskie, klany muzułmańskie. W polskich mediach też jakiś czas temu ukazał się na ten temat obszerny materiał, omawialiśmy go w przeglądzie prasy. Niechciane dziecko Willkommen z kultur, to jest artykuł pani Olgi Doleśniak-Harczuk w aktualnym numerze Nowy Państwa, a pani Olga Doleśniak-Harczuk przyszła w towarzystwie niemieckich gazet do studia Radia Wnet. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co to są te klany arabskie? Skąd one się w niemieckiej rzeczywistości wzięły? Klany arabskie to jest właśnie to niechciane dziecko Willkommen z kultur. To są rodziny, które przybyły do Niemiec w latach 70., 80., przede wszystkim z Libanu. To są też rodziny, które żyły w Turcji. Są na przykład klany, które uciekały przed Kemalem Atatürkiem. Jest taka rodzina Malami, która na przykład, to jest rodzina arabska, ale w 1925 roku ta rodzina uciekła przed Atatürkiem do Libanu i stamtąd przedostała się później, w latach 70. do Niemiec. To jest jeden z wielu klanów. Mamy klan Al-Zain, mamy klan Abu Chakr. I oni są głównie albo pochodzenia kurdyjskiego, albo palestyńskiego, ale ich koleje losu są głównie związane z Libanem, gdzie żyli przez jakiś czas, przez kilkadziesiąt lat co najmniej. No tak, ale sam fakt, że jakieś rodziny się przenoszą, jeszcze nie stanowiłby zagrożenia. Pani pisze o tym, że to jest działalność przestępcza. Ponieważ to jest działalność przestępcza i część mediów jeszcze do tej pory, nie wiem dlaczego, pisze, że prawdopodobnie przestępcza, rzekomo przestępcza. Natomiast statystyki policyjne od wielu, wielu lat alarmują, że klany, głównie klany, które mieszkają na terenie Berlin-Brandenburg i Nordrhein-Westfalen, są to klany przestępcze, które trudnią się handlem narkotykami, prostytucją, wymuszeniami, są regularne bójki na ulicach dzielnic takich jak na przykład Neukölln czy Wedding. Dochodzi do strzelanin, dochodzi również do bardzo zuchwałych kradzieży. I jak na to? Oczywiście jeszcze morderstwa do tego dochodzą, tak? Ale wiadomo. No i to się wszystko dzieje na terenie państwa, które jest tym sercem Unii Europejskiej, które jest jednym z najbogatszych krajów świata, no i które w naszych oczach, przynajmniej Polaków, uchodziło dotąd jako państwo, które na pewno nie jest państwem z dykty. Pod tym względem Niemcy niestety okazują się państwem z dykty, chociaż tutaj najnowszy numer Spiegla mamy przed sobą i klany zostały umieszczone na stronie tytułowej i tytuł brzmi Siła klanów. I że niemieckie takie bandy rodzinne, czyli te klany, bardzo długo znieważały państwo niemieckie, a teraz to państwo niemieckie uderza w klany. Ja mam tutaj pewne wątpliwości, czy państwo niemieckie uderza w klany, ponieważ schwytany podstępem, z czego tutaj się cieszyły bardzo niemieckie media, szef klanu Abu Chakr, Arafat Abu Chakr, który został schwytany w styczniu. On już jest teraz na wolności. Po dwóch tygodniach wyszedł na wolność i zastanawia się prokuratura, co z tym fantem zrobić, ponieważ okazuje się, że te zarzuty, które mu stawiono, one nie są wystarczająco mocne, żeby zatrzymać tego człowieka w więzieniu. Natomiast sprawa jest wielowątkowa, ponieważ pan Abu Chakr miał kontakty z raperem niemieckim, bardzo popularnym Bushido, pochodzenia z kolei tunezyjskiego, który teraz będzie miał jeszcze większe kłopoty, bo podejrzewam, że Abu Chakr, który trafił między innymi przez Bushido do więzienia, znaczy do aresztu na króciutko, no nie będzie szczęśliwy i obawiam się tutaj pewnych akcji odwetowych. Ale zaraz, to jeszcze kilka słów o tym dżentelmenie. Pani tak o nim pisała w swoim artykule, to jest Palestyńczyk, tak? Tak, to jest palestyńska rodzina, która żyła w Libanie, przybyła do Niemiec i zastrasza Niemców zwykłych, zastrasza też swoich rodaków, przede wszystkim zastrasza niemiecką policję, mam wrażenie. I tam pani tutaj opisuje tą ciekawą historię związków tego mafiozy, mam nadzieję, że możemy tutaj
ryzyka zarzutu o zniesławienie, może zaraz jesteś mecenasi arabscy się tu pojawią, powiedzieć. Oni mają bardzo dobrych mecenasów. Dobra, to nie było mowy o żadnym mafiozie, powiedzmy, jest to lokalny przywódca rodzinny, tak? Więc ten lokalny przywódca rodzinny miał ciekawe związki z bardzo popularnym arabsko-niemieckim raperem o pseudonimie japońskim, nie wie czemu, Bushido. Na czym polegały te związki? Związek polegał na tym, że klan stał się takim mecenasem, a raczej sam Arafat Abu Chakr stał się mecenasem Bushido. Zresztą Bushido, ja wspominam o tym w tekście, bardzo szczegółowo opowiada o tej swojej historii znajomości z Arafatem Abu Chakrem w swojej piosence Mephisto. Mamy tutaj nawiązania takie bardzo niemieckie zatem. I Mephisto, czyli Arafat Abu Chakr, był tym człowiekiem, który wyciągnął Bushido, miał go wyciągnąć z biedy, z jakiejś takiej bardzo kryzysowej sytuacji życiowej, zaproponować mu wielkie pieniądze, dostęp do, jak ja rozumiem, do mediów, do szerokiej publiczności, i pozwalał mu się rozwijać i stawiać najpierw te pierwsze kroki w biznesie muzycznym, a później rozwinąć skrzydła. Natomiast z czasem pojawiły się problemy, ponieważ każdy Mephisto żąda czegoś w zamian. Mephisto Abu Chakr miał zażądać duszy Bushido, on o tym pisze właśnie tak bardzo obrazowo. Natomiast na pewno ciekawym takim elementem tej układanki, tej znajomości jest to, że w pewnym momencie raper Bushido nawet przedstawił dokument, w którym upoważnia Arafata Abu Chakra do dysponowania swoim życiem, więc to był pewnego rodzaju, no mówiąc tak pompatycznie, cyrograf, jaki podpisał na siebie. Zresztą ta sprawa była bardzo szeroko komentowana w mediach. Dlaczego ten muzyk zdecydował się na tak drastyczny krok? Później się okazało, że to było pewnego rodzaju wymuszenie. Tego pana, malowniczego pana, aresztowano, ale zwolniono, czyli rozumiem, że ten amerykański model, żeby Al Capone został skazany za jakieś drobne przestępstwa podatkowe, tutaj nie zadziałał. Nie zadziałał. Czy to jest... Mam nadzieję, że jednak państwo niemieckie troszeczkę bardziej się pozbiera, ponieważ z klanami to jest tak, to nie jest tylko kwestia, nie wiem, znajomości z jakimś raperem, która jest oczywiście bardzo medialna. Tutaj chodzą w grę ogromne też pieniądze, przede wszystkim pieniądze z nieruchomości, ponieważ klany arabskie są posiadaczami wielu nieruchomości w Niemczech i jest na przykład ciekawa sytuacja z obławą policyjną i z akcją prokuratury w Berlinie. To się było w czerwcu, w lipcu 2018 roku, kiedy prokuratura berlińska zajęła 77 nieruchomości należących do jednego z klanów arabskich. I co się okazuje? Teraz się okazuje, że owszem, te nieruchomości są zajęte, ale pieniądze wpływają z tytułu najmu tych lokali, a to są domy wielorodzinne, to są mieszkania, to są działki, również budowlane. Pieniądze trafiają do Libanu, na konta klanów. Więc prokuratura zajęła nieruchomości, ale nadal biznes się kręci, więc to są ogromne pieniądze. Do tego dochodzą jeszcze działania, jakieś dealowanie narkotykami, właśnie prostytucja, o której wcześniej wspomniałam, wymuszenia, zastraszanie całych dzielnic też, ponieważ jeżeli przychodzi klan do sklepikarza, do kogoś, kto prowadzi jakiś mały biznes w dzielnicy opanowanej przez taką, a nie inną rodzinę, dochodzi do wymuszeń i ludzie są zastraszani, również Niemcy. Zresztą mieliśmy 2 lata temu w Essen taką akcję właścicieli małych sklepów, którzy czując totalną bezradność, alarmowali, że oni będą się wyprowadzać z tych dzielnic. Więc te dzielnice pustoszeją, one się stają stricte arabskie, bo już nawet nie tureckie. Pamiętam, kilka lat temu byłem, to było zaraz po tym kryzysie uchodźczym, byłem w tym słynnym miejscu zwanym El Agezo, tam gdzie byli rejestrowani uchodźcy w Berlinie, i pamiętam, że mój przewodnik po tym miejscu wskazał mi na takie stojące dość drogie, eleganckie samochody. Powiedział, zobacz, to są tutaj miejscowi, którzy już od razu rekrutują sobie ludzi. Czy to właśnie były klany arabskie? Tak, prawdopodobnie były to klany arabskie. Zresztą rozumiem, że nawiązuje pan do afery z Lagezo, gdzie arabscy tłumacze pojawili się nagle i bardzo chcieli pomagać niemieckim urzędnikom w porozumieniu się z nowo przybyłymi uchodźcami z krajów arabskich. To była niesamowita afera, ponieważ jak wiadomo, w ten sposób można świetnie zrekrutować ludzi, którzy będą później dealować w parkach, i przede wszystkim ludzi, którzy mogą to robić bezkarnie.
bo po co narażać członków własnej rodziny, jeżeli można narazić na przykład Syryjczyka, czy jakiegoś człowieka z Afganistanu młodego, który dopiero co przyjechał, nie zna języka niemieckiego, nie zna realiów, wypuszcza się go na ulicę i po prostu diluje. Więc na pewno w Lagezo, nie wiem, czy udało mi się to opanować, mam nadzieję, że tak, ale wiem, że wielu takich różnych dziwnych panów jest również w policji niemieckiej i podejrzewam, że ten marsz przez instytucje to nie jest tylko domena generacji lat 60., ale również tutaj klanów arabskich. Czyli problem infiltracji państwa niemieckiego istnieje. Tak. A i problem taki, że oni korzystają z tego kryzysu migracyjnego, bo on tutaj im jakby dostarcza nowe mięso armatnie, też istnieje. Nie tylko mięso armatnie, ale również te nieruchomości, o których wspomniałam, one są wynajmowane, były wynajmowane na pewno z takim zamiarem, żeby rozlokować tam uchodźców, ponieważ w pewnym momencie państwo niemieckie, jak wiadomo, nie radziło sobie absolutnie z rozlokowaniem nowo przybyłych. Ci ludzie mieszkali w halach, w szkołach, w specjalnych namiotach, natomiast klany arabskie udostępniały swoje nieruchomości również po to, żeby tam umieszczać imigrantów czy uchodźców i brały za to ogromne pieniądze, ponieważ to były ceny naprawdę powyżej rynkowych, no bardzo mocno zawyżone na pewno. Cały czas się zastanawiam, w którym momencie Niemcy zdali sobie z tego sprawę, że mają takie coś na swoim terenie i że muszą z tym walczyć. W 2002 roku były takie pierwsze poważniejsze statystyki policyjne, natomiast ten temat, to jest dziwne, ale na przykład jak zajrzy się do dokumentów SPD, do jakichś dokumentów wewnętrznych burmistrzów dzielnic, zwłaszcza jeżeli chodzi o Neukölln, no to tam mówi się o tym, że jest jakiś problem z klanami arabskimi, natomiast fizycznie nie doszło do jakichś takich akcji policyjnych. Policjanci z kolei z Wydziału Kryminalnego tłumaczą się, że od lat są blokowani, ponieważ nie są w stanie zatrzymać tych ludzi dłużej w areszcie. Nie ma wystarczająco dużo materiału dowodowego. Oni mają świetnych prawników i nawet były sytuacje, kiedy dochodziło do pobicia policjantów przez członków klanów arabskich, gdzie były nagrania wskazujące ewidentnie na winę agresorów z tych rodzin. Natomiast fantastyczni niemieccy adwokaci potrafili ich zawsze wybronić. Okazywało się na przykład, że winny jest policjant, ponieważ nie wykazał się delikatnością w stosunku do ludności arabskiej, która ma, jak wiadomo, troszeczkę inne poczucie, nie wiem, czy sprawiedliwości, czy własnej dumy, więc to były sytuacje absurdalne. Oni naprawdę są świetnie kryci. Wspomniała pani o tych burmistrzach z SPD. No właśnie, ale przecież niemiecka lewica jest bardzo proimigrancka i chce, żeby bramy otwierać jeszcze szerzej. Tak, chyba że spojrzymy na przykład na panią Sarę Wagenknecht z postkomunistycznej Linke, która tutaj jest pewnym wyjątkiem i nawet wydaje mi się, że jakiś taki nowy trend można zaobserwować w jej postawie względem imigrantów. Ale to jest też kwestia na pewno zdobywania jakiegoś nowego elektoratu i uwiarygodniania się. Natomiast jest bardzo ciekawy burmistrz wieloletny Neukölln, pan Buszowski, który nawet napisał dwie książki na temat tego, co się dzieje na przykład w tych dzielnicach, jak Neukölln, jak Wedding, które mają największy problem, jeżeli chodzi o Berlin. Mówię o Berlinie, ponieważ mieszkałam w obu tych dzielnicach i klany arabskie, znaczy mniej więcej człowiek się orientuje. Jak mieszka w takim miejscu, można się zorientować, kto jest kim. I to jest naprawdę ogromny problem. Ale no, politycy, mam wrażenie, oni nie za bardzo wiedzą, jak sobie z tym również poradzić, ponieważ to jest, to co się dzieje z klanami arabskimi jest wynikiem właśnie Willkommenskultur, źle pojętej na pewno pomocy i to powinno być pewnego rodzaju memento też dla dzisiejszych polityków, którzy przyjmują bezkrytycznie każdego i nie widzą problemu na przykład w tym, że przyjeżdżają ludzie z przestępczą przeszłością, którzy popełnili jakieś zbrodnie, przyjmują wszystkich, powiem brzydko, jak leci. I to się na pewno zemści, ponieważ historia lubi się powtarzać. Jeżeli ktoś nie wyciąga wniosków z historii, no to ona się powtórzy 500 razy i nadal będzie tak samo, więc sytuacja jest na pewno bardzo ciekawa i rozwojowa. Sytuacja jest rozwojowa. Memento, jak rozumiem, jest również dla naszych polityków, bo u nas też znajdą się pewnie tacy, którzy do tych
haseł skrajnie lewicowych nawiążą. Nie wspomnieliśmy nic o islamie właściwie. Mówimy o Arabach, nie mówimy nic o islamie. Czy to jest tak, że te klany mają jakąś konotację z tymi organizacjami salafickimi na przykład? Czy tu istnieje jakieś junktum, czy to są trochę różne światy? Chciałabym tutaj zobaczyć jakieś powiązania, ponieważ bardzo lubię badać tego typu powiązania, natomiast nie natrafiłam na tego typu linki. Znaczy podejrzewam, że one na pewno gdzieś muszą istnieć, ale nie dysponuję dowodami, więc pozwolę sobie zostawić to bez komentarza. Natomiast to, co się rzuca w oczy, to są ludzie... To nie jest tak, że oni są jakimiś strasznymi wyznawcami islamu i tym islamem tutaj epatują, popełniając swoje przestępcze czyny. To są po prostu zwykli kryminaliści, którzy weszli w niszę tak naprawdę zostawioną przez Niemców, którzy przestraszyli się tych klanów w latach 70-tych, 80-tych. Niemcy są bardzo odważni, ale do pewnego momentu, kiedy zorientowali się, że ten żywioł arabski, który przyjeżdża do Niemiec, on jest naprawdę bardzo niebezpieczny, zaczęli po prostu opuszczać pewne dzielnice, więc w tę niszę, w tę lukę weszły klany arabskie i tak to jest do dzisiaj. Natomiast ja nie widzę jakichś związków tutaj wielkich z islamem. To nie są ludzie ani specjalnie religijni. Oczywiście przy okazjach takich rodzinnych typu jakieś śluby, no wiadomo, że to są muzułmanie w większości, ale to jest raczej pewien folklor. Czyli jakby ten problem na przykład tych meczetów fundowanych przez Saudyjczyków, a problem klanów arabskich, to są do pewnego momentu dwie różne sprawy. Myślę, że tak, chociaż nie wykluczam, że na pewno jakieś być może powiązania dałoby się znaleźć, gdyby człowiek tak bardziej poszukał. W wielu miejscach świata, gdzie jest rozwinięta kultura przestępcza, to jeszcze na zakończenie pytanie, jest też związek tej kultury przestępczą z szeroko pojętą taką kulturą masową, popularną. Czy tutaj też mamy takie coś? Czy mają swoich artystów, swoich muzyków? Mówiliśmy mają już o swoich tym artystów, mają swoich muzyków. Żaden muzyk nie chce uchodzić za człowieka klanów. Natomiast na pewno ta sprawa z Bushido, ta historia jego życia i podpisanego cyrografu pokazuje, że te związki istnieją. Zresztą sami członkowie klanów arabskich mówią o tym, że nie ma czegoś takiego jak raper będący wolnym elektronem, że raper musi mieć ochronę i musi się zwrócić do którejś z rodzin po ochronę. I rodziny też tutaj konkurują na tym polu, ponieważ mieć swojego rapera oznacza prestiż i również wpływ w niemieckim showbiznesie, co pozwala się uwiarygodnić i też wyjść troszeczkę z podziemia, ponieważ z klanami to nie jest do końca tak, że oni działają tylko i wyłącznie w szarej strefie, wiadomo, przestępczej, ale te rodziny starają się również łapać biznesów jak najbardziej legalnych, więc wychodzą z podziemia również. Jak to pani powiedziała, Niemcy są odważni, ale do pewnego momentu. Bardzo dobre motto. Pani Olga Doreśniak-Harczuk, Nowe Państwo, Instytut Staszica, była gościem południowej audycji Radia Wnet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest godzina 12:38, za chwilę magazyn rolniczy, a przez chwilę, może przez dwie minuty, niech ten Bushido nam tu trochę porapuje. Radio Wnet, www.wnet.fm